Witajcie drodzy widzowie, słuchacze, miłośnicy kanału na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo. U kogo to dzisiaj jesteśmy 22 października 2024 roku? Zapewne już się domyślacie. Tak, oto ten wielki patriota, wielki wejherowianin, który ma bardzo dużo fajnych, różnych zdjęć. Za chwilę przejdziemy, bo jest tutaj obok mnie, u siebie w mieszkaniu. A na razie póki co pokażę fajne zdjęcia. Gienek mi tutaj podpowiada, bo naprawdę te zdjęcia są ciekawe. Nie wszyscy mieli okazję, możliwość obejrzenia tych zdjęć. No wiadomo, jaki to jest czas. Czas przed wszystkimi świętymi, stąd już i jak widzicie Państwo, dynia ugienka się znalazła tutaj. Proszę bardzo, też ja pokażę to, co tutaj widzę. To pokażę, tak troszkę schowane jest, o piękne młode dziewczyny kręcą się wokół tego naszego Gienka, ikonę Wejherowa. Tu się też zmieniło, bo jesteśmy w kuchni. Jak widzicie Państwo, też się zmieniło. Pokażę te zmiany. O, fajnych, sporo fajnych zdjęć przybyło. Za chwilę przejdziemy do Gienka. Ja może najpierw te zdjęcia pokażę, bo Gienek bardzo jest przywiązany do tych zdjęć. One są z ciekawymi napisami. No ładnie to wygląda. Tutaj też z wejherowskimi radnymi Gienek. No i jest Gienek. Proszę się wyprostować, bo już do ciebie przechodzę. Proszę Gienek, pokaże się nam w nowej koszulce. O tym już jest film na TikToku Janek Remont 74. A tutaj przywitaj się Gienek z widzami, słuchaczami kanału na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo. Ja mam 66 lat, urodziłem się 28 roku i dałem robić pod koszulkę z napisem TikTok, ale po prostu proszę Państwa, takiej podkoszulki to nie ma nikt. 150 zł za nią płaciłem. Prawda? A jakbyś się mógł obrócić, Gienek? Proszę bardzo, jest elegancko. Ja tu może trochę poprawię ten kapturek. I jest Gienek Wejherowo TikTok. Tu jeszcze możesz nagrać moją matkę. Gienek, no pokaż tutaj nam w tej kuchni, opowiedz nam o tej swojej kuchni. No ja tą kuchnię robiłem przez 2 lata. Tu były same pęknięcia. To była sama ruina, bo to się musiało wszystko wysuszyć z tej podłogi. I co moja matka się maczała wtedy tutaj. Ale powiedzmy sobie razem, to był mój projekt, to co ja wynalazłem. No to było ile? 3 lata temu. No piękny, piękny projekt jest. Jak widać, Gienek jest miłośnikiem. Lubi orzechy. Orzechy, tak? Orzechy. A co tutaj? A co my tutaj mamy? Kasztany, które też są prozdrowotne. Tak, one pomagają przeciwko reumatyzmowi. A ja to zbieram w kąpinie. Czyli kasztany zebrane w kąpinie niedaleko Wejherowa, które przeciwdziałają reumatyzmowi. Tak. O, tu jeszcze nagrać to i tą górę. Tą górę jeszcze tutaj o. Tą górę. Tak, jak najbardziej. O, proszę o, bardzo. O siebie nagramy tutaj, w lustrze. Proszę bardzo, no Gienek naprawdę ma bardzo fajne, ciekawe zdjęcia, które wiszą tutaj w kuchni, elegancko. Może pokażemy ten... Nasz pokażemy wystrój. Wystrój? No i teraz takie ciekawe ujęcie będzie. O, proszę bardzo, witajcie. Żeby Polska była Polską, tak? Tak. Jak najbardziej, żeby Polska była Polską. Proszę bardzo, jesteśmy. No fajnie, fajnie, tak trzymać, witajcie. No Gienek ma fajne, ciekawe pomysły, trzeba przyznać. O, tutaj to robiłem też. Jest pełno deszek. Ja te deski sam robiłem. Tu jest następna deska.
To tak, tak wygląda. Przejdziemy sobie, przejdziemy. Po królewsku to wygląda. Czego nie ma nikt w Polsce. Tak, pokażemy. Ale to mnie kosztowało. I jeszcze może tam zapalisz światełko, to z drugiej strony też pokażemy, tak? Ja tu nie mam. W przedpokoju nie masz żaróweczki? Tutaj jest, idziemy tutaj teraz. Tutaj, że no tutaj jest troszkę ciemniej, ale też jak widać kwiaty, bo Gienek jest miłośnikiem kwiatów, ale jest na szczęście jeszcze na tyle jasno, bo mamy dzisiaj piękny dzień, cudowny, piękny dzień. I dlatego nawet, że tu jest troszkę ciemniej, ulubiony kapelusz Gienka, po tym go wszyscy rozpoznają po kapeluszu. Tutaj o, mama nieżyjąca. Proszę bardzo, co my tu mamy? Bardzo fajne zdjęcia. No i przechodzimy teraz też do dużego pokoju, gdzie Gienek nam zapalił, włączył światło, światełko. Obrazów. Ładna rama jest, trzeba przyznać też. Papież Jan Paweł II, marszałek Józef Piłsudski. Ręgraf, tutaj jest, kwiaty. Też. O, tu jest coś ciekawego, to też pokażemy. Też pokażemy, tak? O, proszę bardzo. Jak to tu wygląda? Proszę bardzo. I wszystkie kwiaty. I ten segment na o, to ja wezmę. Dla wszystkich kobiet z całej Polski. Rycerski Eugeniusz. Proszę bardzo, rycerski Eugeniusz. Dla wszystkich kobiet z całej Polski. O, teraz możemy to pokazać. Pod koszulkę. Zrobiłem sam. Fajnie to wygląda. I podkoszulka. Ja to robię bardzo ważne. Dwa lata temu u mnie w domu, jak ja nie miałem co robić, a z drugiej strony zobaczyłem. Zło zwyciężaj dobrem i popiłuszko. Też. A był niedawno 40. rocznica popiłuszki. Zło dobrem zwyciężaj. A to zrobiłem. Tak. Stan wojenny. Załamanie się polskiej solidarności. I to jest, ja to sam robiłem. To jest klejony materiał na butapen. Szukałem materiału ze sklepu i tu ta podkoszulka mi kosztowała 3 miesiące pracy. Ale ładnie, ładnie. To jest nietypowe. No tego nie ma nikt na świecie. O czołgi, o rozerwany orzeł polski. I Gienek ładnie nam opowiada, jaki właśnie kieruje o, do nas wszystkich a to przekaz. Jest, a to jest biało-czerwony litera V jak stoczniowcy z Gdańska. 80. rok. Walczyli za Polskę. Tu jest korona. Proszę Państwa, taką podkoszulkę jeden pan chciał kupić, dać, wiecie proszę Państwa, ile? Nie chcę zażartować. Dużo, dużo. Około 10 tysięcy. No, kto wie, kto wie. Ale to był bogaty człowiek. Być może nawet i 100 tysięcy kiedyś na aukcji, gdy już nas nie będzie. To jest piękny napis. A tu jest stoczniowiec, co pokazuje solidarność. Biało-czerwona flaga z napisem 1000 to jest popiełuszko się urodził, a w tym dniu odszedł. W tym roku, tak, tak. Został to było 40 lat temu. Zamordowany, został zamordowany. 40 lat minęło. Przez SB, to było w stanie wojennym, to był 82, prawie trzeci rok. O tutaj pisze. 84 Gienek tam jest podany, to już nie było. 84. Ale jednak no komuna jeszcze była, tak? Jaka była, taka była, ale była. Popie łóżko, a eł ja zrobiłem w kształcie krzyża. Zamordowany, tak, dokładnie. A to są ręce jakby stają. Jak tutaj pisze, 19 października 1984 roku został zamordowany. Kapelan tak, Solidarności. A kiedy był jego ten, to było tydzień temu, była impreza, nie? Znaczy, czy no było upamiętnienie, tak, no ciężko to nazwać imprezą, ale upamiętnienie tego jakże ważnego wydarzenia to było. A tutaj na stoliczku kolejne, o Gienek nam tutaj ma podobne zdjęcia. Proszę bardzo. Elegancko. Ładnie pisma, wszystko. Elegancko.
Jak zawsze motywy są patriotyczne, proszę bardzo. Takie kolory mają dominować na polskiej ziemi. Biało-czerwone. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. I do tych barw jesteśmy przekonani, że to są słuszne barwy. Proszę bardzo, tutaj pokażę kolejne zdjęcia, jak to ładnie wszystko, proszę bardzo, wygląda elegancko. Gienek zawsze coś ma ciekawego i jeszcze Gienek mi mówi, Gienek tutaj. Mój ojciec to był Józef z Jadwigą. Józef z Jadwigą. Tak. Proszę bardzo, tutaj ładnie. Fajnie by było, żeby w tym miejscu było takie muzeum, Izba Pamięci, bo Gienek jest wielką osobistością. A moja matka się do tego obrazu modliła, żeby nie odeszła na tą stronę, ale nie dała rady. O tego pieska na kraj z fotela. I piesek. My się kiedyś psy mieli w domu. Były pieski. Wszystko było. I powinniśmy zabiegać o to, aby taki instytut może pamięci tu w tym miejscu, w tym budynku, w tym mieszkaniu, żeby mógł powstać, żeby to, o czym mówimy, ten przekaz mógł być skierowany właśnie w taki sposób, nie tylko poprzez udokumentowanie, tak jak teraz ja to czynię, że można sobie w internecie na całym świecie obejrzeć i zachęcam do tego, aby udostępniać, aby lajkować. Komentarze bardzo są też przydatne, potrzebne po to, aby ten przekaz szedł w świat. To jest bardzo ważne, bo jak widzicie Państwo, wszystko szybko mija, a zdjęcia, nagrania pozostaną dla przyszłych pokoleń. Gienek, chodź tutaj jeszcze, powiedz nam kilka słów. W tym miejscu, gdzie była ta słynna rakieta, którą ty namalowałeś i trzymana ona była także przez świętej pamięci, nieżyjącą Kasię Stróżyk, która tragicznie zginęła 29 czerwca 2022 roku. W tym filmie miejscu dokładnie stali tutaj. Tak. Jest ten film na kanale na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo. I Gienek ponownie stoi w tym samym miejscu. Jak to rozłożyć? Trzymając właśnie. Mogę to rozłożyć. Ale gdzie? No teraz jest trudniej. No wówczas była Kasia, która nam pomogła. Która była zafascynowana tym wielkim dziełem. No będziesz może przesuwać. Jeszcze jest troszkę czasu. To weź przesuwaj, tak jak taśma. Ja też będę mówił o tym. Gienek, tak jak taśma w Biedronce, bo już zostało niewiele czasu. Proszę Państwa, teraz ja mówię sam. To jest głowica atomowa, która ma 180 plutonów. A to jest rakieta. To jest Nostradamus. Jak ja to malowałem, ten plakat mnie kosztował rok pracy. I tu mam dalej. Stalin. I tutaj o. Nagrywamy tego, kto gonił. To są rakiety na papierze malowane i kleiłem to tu na butapen. Wszystko. Pięknie, tu pięknie. Jest, tu jest wszystko napisane, co to oznacza. O, to jest wilk. Pięknie. A to jest Putin, jak spotkał się z prezydentem Trumpem. Jak to ładnie wyszło. On chciał zjeść tą gwiazdę sowiecką, żeby nie było sowietyzacji w Europie. Jedziemy dalej.
wybuch bomby atomowej. Co tu wszystko pisze, to widzicie. Jedziemy dalej. Tu jest Trump, tylko tu czegoś nie dokończyłem, bo już nie miałem pomysłu. Teraz tak. Tu jest wybuch Hiroshima Nagasaki, broń atomowa. I malowałem. To jest sowiecka flaga, a to jest flaga komunistyczna. Następnie jedziemy dalej. Tutaj. To jest końcówka tego, co naświetlam. Co tu wszystko pisze. I to jest końcówka tej rakiety. Ja będę musiał to zrobić inaczej. Pokazać to o tak. Końcówka tej rakiety. Tak, tak, tak. Końcówka. Tak. Z dwóch stron. No, ślicznie. Tak, to jest końcówka tej rakiety. No, dziękuję Tobie, Gienek, za ten przekaz. Musimy już kończyć, bo wiadomo, YouTube ma swoje prawa. Jeszcze się połączymy, jeszcze będziemy pokazywać wiele, wiele fajnych. To już następnym razem, Gienek. To dziękuję Tobie, pożegnaj się z widzami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do uzdrzeni. Na razie. Ja, proszę Państwa, ten plakat ma długość, jak ten pokój, 4,80 cm. I po prostu mi koształo rok pracy, ile to było myślenia, żeby to zrobić. A te boki zielone, co, są, co widzicie, to jest ukrupniona rakieta z tymi obywatelami, którzy nam zagrażali od dziesiątek lat. Dziękuję Tobie ślicznie za ten przekaz. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Cześć. I paluszki w górę. Paluszki w górę.